Witajcie kochani, witajcie w nowym odcinku. Czerwiec był dosyć suchy, więc w tym lipcu z tymi grzybami może być różnie, w zależności od rejonu. Ale są takie gatunki grzybów, które sobie spokojnie radzą z suszą. Są to grzyby ciepłolubne. I tutaj właśnie macie taki przykład, jest to Amanita strobiliformis, muchomor szyszkowaty. Częściej możemy go spotkać na południu Europy, z racji tego, że właśnie jest to gatunek ciepłolubny, który lubi takie wysokie temperatury. I nawet kiedy jest bardzo sucho, te grzyby niezwykle sobie dobrze radzą z tą glebą. Ja je nazywam kretami, bo nawet jak gleba jest bardzo sucha, twarda, to one doskonale się potrafią przebić przez tą wysuszoną glebę. Muchomor szyszkowaty jest grzybem jadalnym. Ale pamiętajcie, jest to grzyb blaszkowy, białego koloru i tutaj bym nie ryzykował. Jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, naprawdę nie zalecam próbowania, bo możecie się natknąć na całkowicie inny gatunek śmiertelnie trujący, jakim jest na przykład muchomor jadowity. Co prawda muchomor jadowity występuje w lasach iglastych i ma pochwę, a ten pochwy nie posiada, ale tak czy inaczej jest to jakieś ryzyko dla mniej obeznanych w temacie grzybiarzy. Muchomor szyszkowaty nazywany bełtką samotną. To mnie zastanawia, dlaczego taka nazwa. Co prawda większość owocników może występować pojedynczo, ale jak już rosną grupowo, to w jednym miejscu po kilkanaście. W tym przypadku macie akurat dwa, ale potrafi być ich naprawdę dużo więcej w jednym miejscu. Ja osobiście próbowałem kilkukrotnie już tego muchomora szyszkowatego. Robiłem go smażonego na patelni z cebulą. Sól, pieprz, to wszystko dusimy przez kilkanaście minut i można już te grzyby spokojnie zjeść. W tamtym roku pierwszy raz próbowałem muchomora szyszkowatego marynowanego. Co prawda były robione przez mojego kolegę w marynacie. W tym roku zrobiłem sobie ja swoją marynatę. Zobaczymy, jak ta moja marynata współgra z tymi grzybami. A marynujemy w taki klasyczny sposób, dokładnie tak samo jak wszystkie inne grzyby marynujecie. Wystarczy je obgotować. Wcześniej przygotować sobie marynatę. Jeżeli owocniki macie obgotowane i gorącą marynatę, to nawet nie trzeba tych słoików pasteryzować. One z automatu się zapasteryzują, jeżeli te obrócicie te słoiki do góry dnem. W smaku te muchomory szyszkowate są dosyć specyficzne. Nie wiem, czy taki smak by wszystkim odpowiadał. Bardzo mocno wyczuwalny wapień w tych grzybach. Smaczne są młode owocniki, takie jak te tutaj widzicie. Bardzo dojrzałe muchomory, takie jak te, już nie będą smaczne. Mają taki nieprzyjemny zapach. Jeżeli interesuje Was więcej coś o tych muchomorach szyszkowatych, to mam kilka starszych filmów i tam też już pokazywałem tych owocników. Bardzo fajne zestawienie, od najmniejszego do największego. Linki z filmami umieszczę pod filmem i oczywiście na końcu filmu na kartach. Ale nie tylko muchomorami człowiek żyje, więc mamy inne gatunki. Przede mną możecie zauważyć dwa owocniki, ale zanim do tych owocników dojdziemy, to chciałem Wam pokazać jeden ciekawy gatunek, który się pojawił na drzewie i to będzie zagadka. Jaki to jest gatunek? Ciekawe, czy ktoś z Was wie. Podpowiem tyle, że mam jeden film z tym gatunkiem na swoim kanale i może Wam się uda dokładnie oznaczyć. I na pierwszy rzut oka było można zobaczyć, że owocnik jest bardzo dojrzały, ale większość cech na nim została, która jest potrzebna do oznaczenia tego gatunku. Drobna podpowiedź to pochwa na trzonie i bardzo dojrzałe owocniki przyciągają swoim zapachem muszki. I ten gatunek, który tutaj widzicie na dole, też przyciąga swoim zapachem muszki, ale nie w tej formie. To jest taka faza bardzo młodego owocnika. Jest to sromotnik smrodliwy i nazwa już nam mówi o jego zapachu. Przypomina nam troszeczkę jajo. Jest bardzo miękkie to jajo, bo pod tą skórką białą widnieje taka masa w formie galarety, a pod tą masą jest następna część owocnika. Owocniki, kiedy dojrzewają, ta masa żelowa robi się bardzo miękka i pęka owocnik. Środek tego owocnika zaczyna w bardzo szybkim tempie wzrastać. Powierzchnia na trzonie jest taka porowata. Przypomina troszeczkę pumeks. Bardzo dużo dziur. I sam grzyb przypomina troszeczkę smardza. Swoim kształtem. A czas potrzebny do osiągnięcia takiej formy pełnego wzrostu to jest raptem kilka godzin.
I w momencie, kiedy ta środkowa część wybije się nam z tego owocnika do góry, zaczyna bardzo nieprzyjemnie pachnąć. Przypomina to troszkę padlinę i tym zapachem przyciąga muszki. Muszki żywią się tą masą zarodnikową, roznosząc potem w odchodach zarodniki po okolicy. Ale tak naprawdę nie tylko muchy, żuki, ślimaki lubią te grzyby. Ja też je zjadam, ale tylko w formie takiej młodej, kiedy te owocniki są zamknięte w tym jaju. Wtedy ten owocnik ma troszeczkę przypominający zapach rzodkiewki albo ziemniaków. Jeżeli będziecie mieli ochotę spróbować takiego owocnika, to tak naprawdę wystarczy go zebrać. Pokażę Wam, jak to wygląda na przekroju. Spójrzcie, pozbywamy się tej masy, tej takiej galaretowatej części. Zobaczcie, jak to wygląda na tym owocniku. Jeżeli już mamy tak przygotowanego tego srombotnika smrodliwego, możemy go śmiało zjeść. Srombotnik smrodliwy jest grzybem o właściwościach prozdrowotnych. Robi się z niego różne nalewki. Link do opisu, jak zrobić z niego nalewkę, umieszczę oczywiście pod filmem. Ja mam taką nalewkę przygotowaną w takim małym słoiczku. A w lesie? W lesie głównie rosną pieniążkówki gładkotrzonowe, które już Wam pokazywałem we wcześniejszych odcinkach. Na pewno rozpoznacie bez problemu. Nie liczyłem na nic więcej, bo byłem w swoim parku zobaczyć, jak to u mnie wygląda. I tam zobaczyłem czernidłaki. Jakie dokładnie, ciężko powiedzieć, bo tam by się przydały badania mikroskopowe, żeby dokładnie określić gatunek. Ja nie jestem w tym specjalistą. Ale najciekawszym znaleziskiem był twardzioszek przydrożny. Grzyb troszkę zapomniany, dawniej częściej zbierany. W tych czasach, kiedy wszystko mamy w sklepach, to mniej ludzi zbiera te grzybki. Pewnie znacie go pod różnymi nazwami lokalnymi, ci co jeszcze go zbierają. Grzyb jest też dosyć łatwy do rozpoznania, bo rośnie głównie na łąkach albo na jakichś trawnikach. Nie szukamy tego gatunku w lesie. Jest to grzyb blaszkowy o szeroko rozstawionych blaszkach. Kolor taki kremowy, też zmieniający się w zależności od wilgotności. Trzony są dosyć wilgotne, ale kapelusze już nie. I bardzo często robiło się dawniej z niego zupy. I w tym roku postaram się gdzieś wybrać na łąki, popatrzeć za tym twardzioszkiem, nazbierać i zrobimy sobie taką zupę. Ale w tym odcinku nie może zabraknąć troszkę optymizmu, także nie martwcie się, że całkowicie nic nie ma, bo z takich gatunków najczęściej zbieranych zaczął się już pojawiać borowik usiatkowany. Może nie nazwie tego wysypem, ale już pojedyncze owocniki zaczynają się pojawiać, więc warto zajrzeć do lasu. Przez ostatnie dni u mnie padało, temperatury były dość niskie. Teraz te borowiki usiatkowane, które się pokazały, z tego co widziałem, w większości są bez czerwi. To w tym odcinku praktycznie to już będzie wszystko. Nie zapomnijcie, żeby odpowiadać na zagadki. Napiszcie odpowiedź w komentarzu. Jeżeli Was interesuje taki temat grzybowy, chcecie poznawać różne gatunki, chcecie się dowiedzieć, czy są jadalne, czy nie, co z nich można zrobić, to zróbcie tak jak na przedstawionej prezentacji, a na pewno dostaniecie jakieś powiadomienie z kolejnym nowym moim filmem. To tyle, ja będę kończył. Do usłyszenia, cześć, pa! Tak, Krzysiu? Jesteś? Dawaj, idź prosto od samochodu. No dobra, idź prosto, bo akurat leżę i nagrywam. Będziesz na końcu filmu. Dawaj. No. Idź prosto cały czas tą drogą. Cały czas prosto. Ja tutaj jestem koło drogi. Idź, idź. No.